Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, na początek małe usprawiedliwienie. Ja jestem kiepskim mówcą. Zdecydowanie wolę wypowiadać się na piśmie i dlatego proszę mi wybaczyć, przeczytam Państwu to, co napisałem. Będę starał się to robić wolno i wyraźnie. W każdej chwili można mi przerwać, jeśli coś będzie niejasne, i zadać pytanie. Życiem w kosmosie zajmuje się astrobiologia. Interdyscyplinarna gałąź nauki, której właśnie stuknęło 20 lat. Pierwszy Instytut Astrobiologii powstał w 1998 roku w ośrodku NASA Ames w pobliżu San Francisco. Przypuszczam, że co najmniej niektórzy z Państwa poczują się nieco skonsternowani, kiedy powiem, że nie istnieje ogólnie przyjęta definicja życia. Po prostu jej nie ma. No bo jeśli tak, to co właściwie badają astrobiolodzy? I czy astrobiologia przypadkiem nie jest jakimś rodzajem astrologii? Proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Przedmiot badań astrobiologów jest całkiem dobrze określony. Po prostu rezygnują, przynajmniej na razie, z prób badania życia odmiennego od tego, które rozwinęło się na Ziemi. Nie mają zresztą wyboru, bo znów, przynajmniej na razie, nie wiemy, jak takie zupełnie obce formy życia mogłyby wyglądać, ani jakimi metodami moglibyśmy je wykryć. Ograniczamy się zatem do poszukiwania życia opartego na związkach węgla, które może rozwijać się tylko w obecności ciekłej wody. Nadzieję na odkrycie jego śladów dają badania planet pozasłonecznych, tak zwanych egzoplanet, a w naszym Układzie Słonecznym badania Marsa oraz niektórych księżyców Jowisza i Saturna. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony aktualnym perspektywom tych badań. A więc egzoplanety. Choć od odkrycia pierwszej z nich nie upłynęło jeszcze nawet 30 lat, znamy ich już prawie 4000. Znamy też prawie 650 systemów wieloplanetarnych. Najwięcej odkryć zawdzięczamy orbitalnemu teleskopowi Kepler, który swoją główną misję zakończył w roku 2013. Na tym diagramie planety uporządkowane są według okresu orbitalnego, odłożonego na osi poziomej, i według masy, którą podaje oś pionowa. Na wszelki wypadek wyjaśnię, że okres orbitalny to czas, jakiego planeta potrzebuje na pełne okrążenie gwiazdy, czyli odpowiednik ziemskiego roku. Więc w dolnej części diagramu znajdują się planety o niewielkich rozmiarach i masach, a w górnej planety olbrzymy. Na lewym skraju widzimy planety krążące tak blisko swoich gwiazd, że rok trwa na nich zaledwie kilka godzin. Na prawym planety oddalone od swych gwiazd tak bardzo, że rok trwa na nich kilkaset naszych lat. Migające punkty to planety Układu Słonecznego. Od lewej mały Merkury, po nim Wenus, błękitna Ziemia, prawie o połowę mniejszy od niej Mars, ogromny Jowisz oraz Saturn, Uran i Neptun. Żeby zwiększyć szanse natrafienia na życie podobne do ziemskiego, ograniczamy się w naszych poszukiwaniach do planet podobnych do Ziemi. Więc ograniczamy się do planet podobnych do Ziemi, które na naszym diagramie znajdują się w obrębie tego prostokąta. Nie jest ich wiele i można nabrać podejrzenia, że Ziemia i jej sąsiadki są w kosmosie czymś wyjątkowym. Ale to tylko złudzenie. Po prostu przy obecnym stanie techniki wykrywać małe planety jest bardzo trudno. Na szczęście wiemy o nich już wystarczająco dużo, żeby móc oszacować, ile ich jest w naszej galaktyce. Naszą galaktykę widzimy z Ziemi jako pokazaną tu drogę mleczną. Jej centrum leży w odległości około 25 tysięcy lat świetlnych od Słońca, daleko za gwiazdami układającymi się w gwiazdozbiór Strzelca. Galaktyka zawiera od 200 do 400 miliardów gwiazd. Na jedną gwiazdę przypadają średnio co najmniej dwie planety. Na podstawie danych Keplera spodziewamy się, że wokół podobnych do Słońca gwiazd, zaliczanych w astronomii do typów F, G i K, krąży od 2,5 miliarda
do 10 miliardów planet podobnych do Ziemi, zaś wokół o wiele liczniejszych, lecz znacznie mniejszych i chłodniejszych gwiazd nazywanych w astronomii czerwonymi karłami od 15 do 30 miliardów takich planet. Ogółem w galaktyce znajduje się od kilku do kilkudziesięciu miliardów skalistych planet o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów Ziemi, które od swoich gwiazd otrzymują mniej więcej tyle ciepła, co my od Słońca. Najciekawszy z odkrytych do tej pory pozasłonecznych układów planetarnych, zawierających egzoplanety podobne do Ziemi, towarzyszy czerwonemu karłowi o nazwie TRAPPIST-1, którego widzimy tutaj w porównaniu ze Słońcem. TRAPPIST-1 znajduje się w odległości 40 lat świetlnych od nas wśród gwiazd układających się w gwiazdozbiór Wodnika. Ponieważ jest tylko nieznacznie większy od Słońca i ponad dwukrotnie chłodniejszy, ponieważ jest tylko nieznacznie większy od Jowisza i ponad dwukrotnie chłodniejszy od Słońca, świeci aż 2000 razy słabiej niż Słońce. Układ planetarny TRAPPIST-1, który składa się z 7 planet, bez problemu zmieściłby się w orbicie Merkurego. W tej samej skali, co jego powiększony obraz, pokazane są orbity 4 największych księżyców Jowisza. Proszę zwrócić uwagę na 2 wewnętrzne księżyce, Io i Europę, do których jeszcze wrócimy w trzeciej części wykładu. Warunków najbardziej zbliżonych do ziemskich spodziewamy się na planetach D oraz E. Ale pokazana tu powierzchnia planet układu TRAPPIST-1 to tak zwana wizja artystyczna. W rzeczywistości znamy tylko masy i rozmiary tych obiektów oraz przybliżone temperatury. I jak to ktoś zgrabnie ujął, badać światło egzoplanety to jakby badać światło robaczka świętojańskiego, który siedzi na obramowaniu reflektora latarni morskiej. Światło planety literalnie tonie w blasku gwiazdy i nawet najpotężniejsze współczesne teleskopy nie mogą go wyłowić. Zdolne do tego będą dopiero teleskopy następnej generacji, z których 2 zobaczą Państwo na następnych slajdach. To jest kosmiczny teleskop Jamesa Webba, następca znanego chyba wszystkim teleskopu Hubble'a. On ma wejść na orbitę w roku 2021. Jego 6,5-metrowej średnicy zwierciadło składa się z 18 sześciokątnych segmentów wykonanych z berylu. To jest taki lekki metal. No i dzięki temu jest stosunkowo lekkie. I powleczonych złotem. Dzięki czemu bardzo dobrze odbija promieniowanie w zakresie podczerwieni, w którym będzie pracował teleskop. Jak się Państwo za chwilę przekonają, podczerwień ma tu istotne znaczenie. Tak będzie ten przyrząd wyglądał na orbicie. Pod zwierciadłem widać wielowarstwową osłonę, która chroni je przed promieniowaniem słonecznym. Na pustyni Atacama w północnym Chile Europejskie Obserwatorium Południowe, w skrócie ESO, buduje Extremely Large Telescope, w skrócie ELT. Zakończenie prac budowlanych i montażowych jest przewidziane na rok 2022, ceremonia pierwszego światła na rok 2024. W tym przedsięwzięciu Polska też ma swój udział. Jego 40-metrowe zwierciadło składa się z prawie 800 segmentów, które w każdym położeniu teleskopu muszą być ustawione z dokładnością do ułamków mikrona. Tak będzie wyglądał ELT gotowy do pracy. Teleskopy Webba i ELT umożliwią bezpośrednie obserwacje planet. Co przez nie ujrzymy? Czego możemy się spodziewać? Niestety nie będzie to nic w tym rodzaju. Wszystko, czego możemy się spodziewać, to namiastka obrazu złożona z co najwyżej paru pikseli. Ale z nawet tak skromnych danych można wydobyć zdumiewająco wiele informacji. Tych parę pikseli wystarcza, żeby obliczyć długość doby, nachylenie osi obrotu planety do płaszczyzny jej orbity oraz albedo, czyli procent padającego na planetę światła gwiazdy, który jest odbijany w przestrzeń kosmiczną. Można także wykryć cykliczne wahania albedo związane ze zmianą pór roku.
Udowodniono to wszystko, opracowując odpowiednio zdegradowane satelitarne obrazy Ziemi. Stosunkowo mało czasochłonna analiza obrazów egzoplanet pozwoli wybrać najlepsze kandydatki do dostarczających dużo więcej informacji, lecz bardzo czasochłonnych badań widmowych. Specjaliści szacują, że otrzymanie widma planety wymaga około 300 godzin pracy teleskopu Jamesa Webba, w ciągu których musi on bez przerwy wpatrywać się w badany obiekt. Widmo otrzymuje się, wprowadzając zebrane przez teleskop światło badanego obiektu do urządzenia zwanego spektrografem. Na wyjściu ze spektrografu dostajemy coś podobnego do kodu kreskowego. Kolory trochę psują to podobieństwo, ale są tu zupełnie nieważne. Równie dobrze mógłby to być obraz czarno-biały, ale takiego nie znalazłem. Kod kreskowy zawiera informacje o towarze, zaś widmo informacje o pierwiastkach i związkach chemicznych występujących na badanym obiekcie. Widmo astronomiczne jest zwykle przedstawiane nie za pomocą szeregu kresek, lecz w postaci wykresu obrazującego stopień zaczernienia. Ciemniejszym kreskom kodu odpowiadają głębsze dołki, fachowo nazywane liniami widmowymi. W naszym widmie widać od lewej linię wodoru, magnezu, żelaza, sodu i ponownie wodoru. To jest widmo gwiazdy, a widmo planety wygląda trochę inaczej. To jest widmo jedynej znanej nam żywej, czyli posiadającej biosferę planety, jaką jest Ziemia. Proszę pamiętać, że patrzymy na wykres odpowiadający jej kodowi kreskowemu. Trawy, częściowo zacieniony garb, to emitowane w podczerwieni światło Ziemi. Lewy to odbite od Ziemi światło Słońca. Widać teraz, jak duże znaczenie w badaniach egzoplanet ma zdolność przyrządów do pracy w zakresie podczerwonym. Złote zwierciadła teleskopu Jamesa Webba będą tu niezastąpione. Nasza biosfera wytwarza linie widmowe pary wodnej oraz podtlenku azotu od lewej. Podtlenku azotu i metanu. Te dwa gazy to są produkty procesów gnilnych. Widzimy tu także tlen, a raczej jego trójatomową postać, ozon. To jest oczywiście produkt fotosyntezy. I dwutlenek węgla, niezbędny dla rozwoju roślin. Tę zamgloną część widma Ziemi można porównać z widmami Wenus i Marsa. Zobaczmy, jak to wygląda, takie porównanie. Różnice są wyraźne. Wenus to planeta całkowicie martwa. Na jej powierzchni panuje temperatura około 450 stopni Celsjusza. Status Marsa powinien wyjaśnić się w najbliższych latach. W każdym razie, jeżeli Mars ma jakąś biosferę, to z pewnością jest ona skrajnie uboga. A teraz coś bardzo ważnego. Czy odkrycie planety z widmem podobnym do widma Ziemi będzie tożsame z odkryciem pozaziemskiego życia? Niestety nie. Będziemy mogli co najwyżej stwierdzić, że obecność biosfery jest najlepszą z możliwych interpretacji danych obserwacyjnych. By zdobyć pewność, że obserwowana planeta żyje, trzeba przeprowadzić analizy mikroskopowe, co oczywiście wymaga umieszczenia na niej odpowiednich urządzeń. W przypadku egzoplanet jest to dziś niemożliwe. Takie urządzenia wysyła się za to w różne zakątki Układu Słonecznego. Podsumowując pierwszą część wykładu. Galaktyka zawiera prawdopodobnie od kilku do kilkudziesięciu miliardów planet podobnych do Ziemi, które od swych gwiazd otrzymują z grubsza tyle samo ciepła, co my od Słońca. Niebawem będziemy dysponowali przyrządami zdolnymi do otrzymywania widm najbliższych takich planet. W nadchodzącym dziesięcioleciu powinniśmy przekonać się, czy niektóre z tych widm przypominają widma Ziemi. Przechodzimy teraz do Marsa, pokazanego tutaj w tej samej skali co Ziemia. Na pierwszych zdjęciach otrzymanych przez sondy Mariner w latach 60. planeta ta wyglądała równie niezachęcająco jak Księżyc. Zryta kraterami pustynia nie dawała nadziei na znalezienie choćby śladów życia. Wrażenie to pogłębiały dane z następnych sond. Średnia temperatura minus 60 stopni Celsjusza. Szczątkowa atmosfera. Ciśnienie na powierzchni Marsa jest 200-krotnie niższe od ziemskiego ciśnienia na poziomie morza. No i praktyczny brak tlenu.
Z czasem okazało się jednak, że nawet jeśli Mars jest dziś całkowicie martwy, to dawno temu życie miało szansę na nim wykiełkować. Mars ma czapy biegunowe, które niekiedy widać nawet z Ziemi, tutaj sfotografowane za pomocą teleskopu Hubble'a. Początkowo sądzono, że składają się z zestalonego dwutlenku węgla, czyli tak zwanego suchego lodu. Nowsze badania, między innymi sondowania przeprowadzone za pomocą radaru przez krążące wokół Marsa sondy, dowiodły jednak, że ich głównym składnikiem jest zwykły lód wodny. Widać tu wyniki sondowania północnej czapy biegunowej, której grubość przekracza miejscami 2 km. Południowa czapa jest jeszcze grubsza, ale ma mniejszą powierzchnię. Gdyby obie czapy stopić i otrzymaną wodę rozprowadzić równomiernie po całym Marsie, to otrzymalibyśmy ocean o głębokości od 30 do 40 metrów. Ale czapy polarne to nie cały zapas marsjańskiej wody. W styczniu tego roku opublikowano zdjęcia kilku stromych skarp marsjańskich, których obrywy odsłoniły warstwę zanieczyszczonego lodu wodnego. Warstwa ta miejscami zaczyna się już na głębokości metra pod powierzchnią gruntu, a jej grubość sięga 100 metrów. Ocenia się, że ten odpowiednik ziemskiej wiecznej zmarzliny zajmuje 1/3 powierzchni Marsa. No i mamy wiele dowodów na to, że zamarznięta dziś marsjańska woda w dawnych czasach płynęła po powierzchni planety i to całkiem żwawo. Jednym z najbardziej wymownych takich świadectw jest skamieniała delta rzeki wpadającej do krateru o nazwie Jezero, który rzeczywiście był kiedyś jeziorem. Jak to widać na kolejnym slajdzie, to jest krater Jezero w całości. I to jeziorem przepływowym, bo widać o tutaj koryto rzeki odprowadzającej w dawnych czasach wodę do niżej położonego terenu w prawym górnym rogu slajdu. Obszar pokazany na poprzednim slajdzie mieści się w tym migającym kwadracie. To jest dokładnie to, co widzieliśmy na poprzednim zdjęciu. Jeziorem był też kiedyś krater Gale. 6 lat temu wylądował tu działający do dziś amerykański łazik Curiosity, który prowadzi badania geologiczne i geochemiczne w obszarze pokazanym w powiększeniu tutaj. Ten obszar jest pokazany w powiększeniu w prawym górnym rogu. Zasadniczym celem tych badań było sprawdzenie, czy na Marsie kiedykolwiek istniały warunki umożliwiające rozwój życia. Dzięki Curiosity nie mamy już co do tego żadnych wątpliwości. 3,5 miliarda lat temu Mars miał znacznie cieplejszy klimat i dużo gęstszą atmosferę. Jest też całkiem prawdopodobne, że przynajmniej niektóre zbiorniki wodne na jego powierzchni były nasycone tlenem w stopniu umożliwiającym powstawanie minerałów znalezionych przez Curiosity. Według danych łazika jezioro zajmowało część krateru Gale oznaczoną kolorem w oryginale niebieskim, tutaj wyszedł szary. Można jednak być pewnym, że co najmniej okresowo jego powierzchnia była znacznie większa, na czym świadczy widoczne tu po prawej stronie koryto rzeki. Przyjrzyjmy się dnu jeziornej misy w miejscu, gdzie Curiosity dokonał chyba najbardziej elektryzującego ze swoich odkryć. Białawe, a niestety żółtawe wyszły, skały w środku zdjęcia. Te. To mułowce, czyli scementowany, chciałoby się powiedzieć, skamieniały muł. W czerwcu doniesiono, że w pobranych z głębokości paru centymetrów próbkach takich skał łazik znalazł skomplikowane związki organiczne. Ich pochodzenia nie udało się ustalić, ponieważ Curiosity nie ma aparatury do dokładnych analiz chemicznych. Mogą to być resztki dawnych organizmów, ale także produkty działalności marsjańskich wulkanów. W każdym razie znalezisko Curiosity przypomina ziemski kerogen, czyli uwięzione w skałach osadowych organiczne związki pochodzenia biologicznego, które z upływem czasu mogą przekształcać się w ropę naftową. Jest praktycznie pewne, że związki organiczne znajdują się także w kraterze Jezero.
Za 3 lata z zadaniem ich dokładnej identyfikacji ma tam wylądować następca Curiosity, łazik Mars Rover 2020. Niemal jednocześnie, ale w innym miejscu Marsa ma rozpocząć badania europejsko-rosyjski łazik ExoMars Rover, który będzie zdolny do pobierania próbek z głębokości do 2 metrów. Również w czerwcu doniesiono o zaobserwowanych przez Curiosity cyklicznych wahaniach zawartości metanu w marsjańskiej atmosferze. Najwięcej jest go wczesną jesienią, a najmniej zimą i wiosną. Także i w tym przypadku nie mamy pewności co do tego pochodzenia, co do jego pochodzenia. To, że marsjański metan osiąga maksymalne stężenie tuż po najcieplejszej porze roku, pozwala przypuszczać, że ulatnia się z częściowo topniejącej zmarzliny. Z podobnym procesem mamy do czynienia na Ziemi, gdzie metan zawarty w zmarzlinie jest bez wątpienia produktem działalności bakterii. Ta analogia nie przesądza oczywiście o naturze źródeł metanu na Marsie, ale być może ich zagadkę już wkrótce rozwiąże europejska sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, która od kwietnia tego roku bardzo dokładnie bada skład marsjańskiej atmosfery. Przenieśmy się teraz na chwilę na Ziemię i zajmijmy się gałęzią astrobiologii, która bada ekstremofile, czyli organizmy przystosowane do skrajnych warunków, które czasami bardziej przypominają środowisko marsjańskie niż ziemskie. Z takich warunków słynie między innymi położona w północnym Chile pustynia Atacama. Często jest nazywana najsuchszym miejscem na naszej planecie i chyba zasłużenie. Kółeczko oznacza Europejskie Obserwatorium Południowe położone na Cerro Paranal. Za chwilę spojrzymy znad szczytu Cerro Paranal w stronę prawie 7-kilometrowej wysokości wulkanu o trudnej do wymówienia nazwie Lulailaco. Białe punkciki na szczycie w prawym dolnym rogu to 4 wielkie teleskopy o średnicy 8 metrów każdy. Za nimi w cieniu widać budynki techniczne i mieszkalne. Odosobniony szczyt w migającym prostokącie to Cerro Armazones, na którym powstaje ten 40-metrowy teleskop ELT. Cerro Paranal do Cerro Armazones jest w linii prostej 20 km, a do górującego na horyzoncie Lulailaco 200 km. Jego bardzo słabo widać niestety. On jest o tutaj. Jeśli dobrze widzę. Przenosimy się teraz jednym skokiem na wysokość 6000 metrów do podnóża głównego stożka tego wulkanu. Ciśnienie jest to dwukrotnie mniejsze niż na poziomie morza. Natężenie szkodliwego dla organizmów promieniowania ultrafioletowego dwukrotnie większe. Temperatura gruntu zmienia się w ciągu doby od minus 10 do plus 60 stopni Celsjusza, a niezwykle rzadkie i skąpe opady śniegu niemal natychmiast sublimują. Czyli śnieg, zanim zdąży wsiąknąć w grunt, zamienia się w parę. W 2012 roku odkryto tu unikalny ekosystem złożony z kilkunastu gatunków mikroorganizmów, których DNA różni się w co najmniej 5% od każdego z 2,5 miliona genomów w bazie danych, jaką dysponowali odkrywcy. Żaden z tych mikrobów nie prowadzi fotosyntezy. Energii niezbędnej do podtrzymywania procesów życiowych dostarczają im substancje wydzielane przez wulkan. Skoro życie daje sobie radę tutaj, to niewykluczone, że znajdziemy je nawet na Marsie, stwierdzili naukowcy. Warunki równie ekstremalne jak na Atakamie, ale bardziej zbliżone do marsjańskich, panują w tak zwanych suchych dolinach na Antarktydzie. To tam, gdzie ten punkcik miga. Ten rejon, położony w odległości około 150 km na zachód od największej na tym kontynencie bazy naukowej McMurdo, jest całkowicie wolny od śniegu i lodu.
Średnia roczna temperatura waha się tu od minus 15 do minus 30 stopni Celsjusza, a średni roczny opad od 3 do 50 mm. Dla porównania w Warszawie sięga, a przynajmniej sięgało, dopóki się wszystko nie pomieszało w pogodzie, 700 mm. Spadający śnieg jest praktycznie w całości usuwany przez nieustannie wiejące tu wiatry. No, przez co suche doliny rzeczywiście są jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi. Wskazaną tym kolejnym migającym prostokątem Wright Valley zobaczymy na następnym slajdzie. Całą dolinę pokrywa jałowa warstwa wiecznej zmarzliny, w której nie doszukano się żadnych śladów życia. Za to pod zmarzliną znajdują się zbiorniki bardzo silnie zasolonej wody, zamieszkałe prawdopodobnie przez kilkanaście gatunków unikalnych ekstremofili. Obecność tych mikroorganizmów stwierdzono w sporadycznie uruchamiającym się wywierzysku, w którym antarktyczna solanka wypływa na powierzchnię. No i tu warto wspomnieć, że główne zasługi w badaniu tego niezwykłego środowiska ma dwoje amerykańskich naukowców o swojsko brzmiących nazwiskach. Jill Mikucki i Sławek Tulaczyk. Celem następnych wypraw badaczy ekstremofili ma być położony w górnym piętrze Wright Valley i prawdopodobnie zasilany przez wysięg spod zmarzliny stawek o nazwie Don Juan. To jest najsilniej zasolony zbiornik wodny na Ziemi. W kilogramie zaczerpniętej z niego solanki znajduje się około pół kilograma soli. Proszę zwrócić uwagę na otoczenie, ponieważ coś bardzo podobnego spotkamy wróciwszy na Marsa. Bo wracamy teraz na Marsa, jesteśmy na nim z powrotem i patrzymy na zbocze krateru Palikir, który został wybity przez asteroidę w dnie ogromnego krateru Newtona. To jedno z wielu miejsc na tej planecie, w których zaobserwowano ciemne, jakby wilgotne smugi, które pojawiają się i wydłużają w ciepłej porze roku, a zanikają w porze chłodnej. Tutaj mają Państwo pokazany rozwój tych od marca do czerwca, tych smug. Najprostsza i chyba najbardziej wiarygodna hipoteza głosi, że obserwujemy okresowe wypływy marsjańskiej solanki. Musi to być solanka, ponieważ w tamtejszych warunkach czysta woda natychmiast by wyparowała. Niestety te intrygujące formy są całkowicie niedostępne dla konstruowanych dziś łazików. Podsumowując, na Marsie jest woda, na pewno w postaci lodu i zmarzliny, a prawdopodobnie także w postaci solanki. Są też skomplikowane związki chemiczne, które mogą być pozostałością dawnych organizmów. W marsjańskiej zmarzlinie prawdopodobnie znajduje się metan, być może pochodzenia biologicznego. Misje prowadzone aktualnie oraz zaplanowane na najbliższe lata powinny stwierdzić, czy na Marsie istniało życie. Być może znajdą nawet ślady aktualnej działalności marsjańskich ekstremofili. Patrzymy teraz na Jowisza, którego w latach 1995-2003 badała sonda Callisto. A ten glob koło niego to jest Europa w powiększeniu pokazana. To jest glob nieco mniejszy od naszego Księżyca, tutaj w tej samej skali pokazany. Europa otrzymuje od Słońca tak mało ciepła, że temperatura na jej powierzchni nie podnosi się powyżej minus 160 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do Ziemi i Marsa, Europa jest ogrzewana nie z zewnątrz, ale od środka. A to dzięki temu, że nieustannie miętoszą ją, w cudzysłowie oczywiście, pochodzące od Jowisza siły pływowe. To te, które na Ziemi wywołują przepływy i odpływy mórz. Jak bardzo wydajne może być grzanie przez siły pływowe, pokazuje krążąca bliżej Jowisza Io, też zaznaczona migającym okręgiem. Żółte i brązowe kolory na tarczy Io pochodzą od siarki i jej związków, praktycznie nieustannie wyrzucanych przez niezliczone wulkany. W ten właśnie sposób, poprzez najwyższą w Układzie Słonecznym aktywność wulkaniczną, pływowe ciepło wydzielane we wnętrzu Io jest odprowadzane w przestrzeń międzyplanetarną. Jeden z potężniejszych wybuchów został sfotografowany
przez sondę New Horizons, która w 2007 roku przeleciała obok Jowisza, zdążając do Plutona. Ten piropusz wrzucanej materii sięga na wysokość 200 km i dociera na odległość ponad 1000 km od krateru. Ponieważ pływy szybko słabną w miarę oddalania się od ich źródła, krążąca 250 tysięcy kilometrów dalej od Jowisza Europa jest dużo słabiej ogrzewana i nie ma na niej żadnych wulkanów. Są za to strzelające na ponad 100 kilometrów gejzery zaobserwowane przez sondę Galileo i teleskop Hubble'a. To te niepozorne plamki, ledwo odróżnialne od obserwacyjnych zakłóceń. Galileo przeleciał obok Europy tak blisko, że na zrobionych przez niego zdjęciach wyraźnie widać szczegóły jej powierzchni. Nie ma żadnych wątpliwości. Patrzymy na zamarznięty ocean, z którego miejscami niemal pionowo wystają olbrzymie kry, pokazane strzałkami. Zdjęcie o największej rozdzielczości z otrzymanych przez Galileo ukazuje lód przesypany materiałem, który na kolorowych zdjęciach, to jest czarno-białe zdjęcie, o mniejszej rozdzielczości ma barwę czerwonawą. Może to być rodzaj organicznych polimerów, ale także mieszanina związków nieorganicznych zawierających żelazo i siarkę. Całość zebranych przez Galileo informacji składa się na obraz Europy, w którym pod grubą warstwą lodu kryje się ciekły ocean podgrzewany przez siły pływowe. Żółtawy glob nad środkiem slajdu tutaj to Io, a to jest oczywiście Jowisz. Przenosimy się teraz do układu Saturna, badanego w latach 2004-2017 przez sondę Cassini. Oprócz widocznych niemal dokładnie z boku pierścieni, które rzucają cień na tarczę planety, na slajdzie są dwa z jej licznych księżyców. Ogromny Tytan, który jest większy od Merkurego i oznaczony migającym kręgiem Enceladus, który przy średnicy 500 km swobodnie zmieściłby się na terytorium Polski. Tak przedstawia się Enceladus w porównaniu z pokazanym w tej samej skali naszym księżycem. Podobnie jak na Io i Europę działają na niego potężne siły pływowe. I w zbliżeniu on wygląda prawie jak Europa. Patrzymy teraz na fragment jego powierzchni w okolicach bieguna południowego. Śnieżno-lodowy teren jest tam przeorany ogromnymi szczelinami, z których praktycznie nieustannie biją gejzery. W ciągu minuty ulatnia się z nich przestrzeń międzyplanetarną kilkanaście ton wody, wyrzucanej z takim impetem, że znaczna jej część w postaci drobnych kryształków lodu zasila zewnętrzny pierścień Saturna. Według danych Cassiniego pod skorupą lodową o grubości 30-40 km rozpościera się ciekły ocean, głęboki na co najmniej 10 km. To jest inne ujęcie gejzerów, wzbogacone komputerowo oczywiście o sylwetkę sondy Cassini. W wyrzucanej z gejzerów wodzie Cassini wykrył m.in. dwutlenek węgla, metan, propan, acetylen i wodór, a także drobne kryształki krzemianowe mogące powstawać tylko w obecności gorącej wody, ponieważ wytrącają się, gdy gorący roztwór minerałów styka się z chłodniejszą wodą znajdującą się tuż pod lodową skorupą. Ponadto obecność wodoru świadczy o procesach hydrotermalnych, w których woda o temperaturze ponad 90 stopni Celsjusza oddziałuje z minerałami i związkami organicznymi. Enceladus, o którym przed misją Cassiniego sądzono, że jest martwą bryłą skalno-lodową, okazał się zdumiewająco aktywny. Ale prawdziwą sensację przyniosły dopiero wyniki najnowszej analizy danych Cassiniego, opublikowane w czerwcu tego roku. Okazało się, że oprócz prostych związków chemicznych, gejzery Enceladusa rozsiewają organiczne makromolekuły złożone z co najmniej kilkuset atomów. Dzięki tym wszystkim odkryciom jest praktycznie pewne, że na dnie Enceladusowego oceanu znajdują się liczne kominy hydrotermalne, rodzaj gorących źródeł mineralnych bogatych we wszelkiego rodzaju związki. Na tym hipotetycznym przekroju Enceladusa rysownik przedstawi je w postaci tych różowawych chmurek.
a to są oczywiście gejzery. Kominy hydrotermalne występują także na Ziemi. Pierwsze takie formy odkryto 41 lat temu w pobliżu wysp Galapagos. Znajdujemy je w obszarach podmorskiej aktywności wulkanicznej, przede wszystkim w oceanicznych dolinach ryftowych, czyli miejscach, gdzie płyty skorupy ziemskiej oddalają się od siebie, a otwierającą się między nimi szczelinę wypełnia magma tworząca nowe dno morskie. Teraz mam nadzieję, że uda mi się pokazać film nakręcony przez zdalnie sterowanego robota na głębokości 4000 metrów w Rowie Mariańskim. Rów Mariański to jest najgłębszy rów oceaniczny na Ziemi, ale no nie na samym dnie. Jego się znajdziemy na głębokości zaledwie 4000 metrów. Dno rowu jest na 11 kilometrach. Więc ten film pokazuje 30-metrowej wysokości komin. Ponieważ panuje tu wieczny mrok, fotosynteza nie jest możliwa. Życie rozwija się dzięki energii zawartej w wyrzucanym ze skalnych szczelin roztworze związków chemicznych. Podstawę tutejszego łańcucha pokarmowego stanowią zdolne do przetwarzania tych związków bakterie chemosyntetyzujące, a jego ostatnimi ogniwami są mięczaki i skorupiaki, które teraz widać na ekranie. Okolice kominów hydrotermalnych to prawdziwe oazy życia na bardzo ubogo zasiedlonym dnie oceanicznym. Życia, pamiętajmy, całkowicie niezależnego od energii słonecznej. Jeszcze ciekawiej przedstawiają się kominy hydrotermalne położone w przyantarktycznej części Atlantyku, w pobliżu wysp Sandwich Południowy. Te wodorosty to w rzeczywistości pąkle, rodzaj osiadłych skorupiaków, a białe stwory w dolnej części zdjęcia to kraby, należące do odkrytej dopiero 10 lat temu rodziny Kiwaidae. W wiecznie panujących ciemnościach oczy nie są do niczego potrzebne. To też u tych zwierząt zanikły. Białe kraby mają za to włosy, a raczej szczecinę. Dość słabo widoczną. Tutaj takie krótkie włoski, szczotkowate. Służy im ona do hodowli chemosyntetyzujących bakterii, które są ich jedynym pożywieniem. Obrazu dopełniają nieco bardziej sympatycznie wyglądające ukwiały. Oczywiście nie spodziewajmy się, że kominy hydrotermalne Enceladusa i Europy, o ile na nie istnieją, mają równie bogatą faunę jak ziemskie. Ale jest całkiem prawdopodobne, że przynajmniej na Enceladusie wyewoluowały chemosyntetyzujące mikroby. Niewykluczone nawet, że następna misja do Enceladusa, jak już mówiłem, na razie nie jest planowana, wykryje je w wodzie wyrzucanej z gejzerów. Jak to któryś z naukowców zaangażowany w misję Cassini ujął, rany boskie, przecież tam może padać deszcz z bakterii. Podsumowując, niektóre księżyce wielkich planet są ogrzewane przez siły pływowe tak wydajnie, że pod ich lodowymi skorupami kryją się oceany ciekłej wody. Na dnie oceanu Enceladusa niemal na pewno znajdują się kominy hydrotermalne, będące źródłem makrocząsteczek organicznych, pochodzenia być może biologicznego. Podobnych form można spodziewać się na Europie. W 2022 roku ma wystartować europejska sonda JUICE, której misja obejmuje m.in. dwukrotny bliski przelot obok Europy. Część jej aparatury powstaje w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i w polskiej firmie Astronika. Zaś na rok 2023 jest planowany start amerykańskiej sondy Europe Clipper, która będzie przeznaczona wyłącznie do badań Europy. No, kiedy się na Enceladusa ponownie wybierzemy, na razie nie wiadomo. Przenieśmy się jeszcze na Tytana.
To ten największy księżyc Saturna, przypominam, który tak oto wygląda na zdjęciu wykonanym przez sondę Cassini. Na początku 2005 roku od Cassiniego oddzielił się lądownik Huygens, który opadł na spadochronie na powierzchnię Tytana w obszarze zaznaczonym tym prostokątem. Część tego obszaru ukazuje w zbliżeniu mozaika zdjęć wykonanych przez lądownik. Widać na nich gęstą sieć rzek uchodzących do czegoś, co początkowo brano za morze, a co okazało się podmokłym terenem przypominającym ziemskie bagna. Podobieństwo do ziemskiej rzeźby terenu jest uderzające, z jedną różnicą. Ponieważ w panującej na Tytanie temperaturze około minus 180 stopni Celsjusza woda jest twardą skałą, w tamtejszych rzekach płynie ciekły metan. Wielkie jeziora ciekłego metanu i etanu o powierzchni do 400 tysięcy km kwadratowych i głębokości do 170 metrów znajdują się w podbiegunowych okolicach Tytanu. Największe z tych zbiorników grupują się przy biegunie północnym. Spoglądając z góry wzdłuż strzałki na obszar zaznaczony tym migającym prostokątem, ponownie ujrzymy krajobraz łudząco podobny do ziemskiego. Tytan to jedyne poza Ziemią ciało Układu Słonecznego z dużą ilością cieczy na powierzchni oraz aktywnym cyklem opadów, przepływu i parowania. Puszczając wodze fantazji, ale podkreślam, fantazji, można wyobrazić sobie, że rozwinęło się na nim życie, w którym rolę wody pełni ciekły metan. Wyobraźmy sobie teraz, że na Marsie lub gdziekolwiek indziej właśnie odkryto życie i że jest ono wystarczająco odmienne od ziemskiego, żeby wykluczyć jakiekolwiek pokrewieństwo. Na przykład posługuje się innym kodem DNA albo wykorzystuje inne aminokwasy do budowy białek. Czy wpłynie to na nasz stosunek do rzeczywistości? Czy cokolwiek zmieni w jej postrzeganiu? Odpowiedź jest jednoznaczna, choć może nie od razu oczywista. Bezpowrotnie zniknie cała metafizyczna otoczka życia. Jego narodziny okażą się zwykłą fizyczną koniecznością, taką jak powstawanie płatków śniegu w odpowiednich warunkach. Zaś ono samo po prostu jeszcze jednym stanem materii.